Zaszczytem jest dla Najwyższej Izby Kontroli, że może być partnerem tak ważnego wydarzenia jak II Krajowy Kongres Forów Skarbników. To tutaj dzisiaj toczą się rozmowy o tym, jak wyglądają finanse samorządów i jak będą wyglądać w przyszłości. Mogliśmy jako NIK poinformować o tych kontrolach, które już przeprowadziliśmy, o tych, które ogłosimy za chwilę. To często Najwyższa Izba Kontroli upomina się o finanse samorządów terytorialnych, w szczególności tam, gdzie realizacja zadań zleconych przez administrację rządową jednocześnie nie jest w odpowiedni sposób dofinansowywana. W najbliższym czasie będziemy m.in. ogłaszać kontrole, wnioski z kontroli dotyczących zmian w systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem, czy koszty, które poniosły jednostki samorządu terytorialnego, znalazły odpowiednie finansowanie z uwagi na te nowe zadania nałożone przez administrację rządową. Trzymam kciuki za stabilne finanse samorządu terytorialnego, miast, gmin, powiatów i województw i za to, że Najwyższa Izba Kontroli była i jest, będzie ambasadorem popierającym funkcjonowanie samorządu terytorialnego w zakresie stabilnych finansów publicznych i odpowiedniego wspierania budżetów samorządowych ze strony administracji rządowej. Mówi się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. Może to i prawda, ale są nie do zastąpienia instytucje i taką jest niewątpliwie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 30 lat najważniejszy partner wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w Polsce. Sam, kiedy w pierwszej połowie lat 90. zostawałem radnym, to z materiałów fundacji na jej szkoleniach uczyłem się, jak funkcjonuje samorząd terytorialny. Mija od tego czasu 30 lat, a fundacja dalej jest najważniejszym partnerem wszystkich najbardziej znaczących imprez organizowanych dla środowiska samorządowców w Polsce. Dzisiaj jest tego doskonały przykład, kiedy na sali spotykamy się w gronie kilkuset skarbników miasta.